Wonder who wrote it. Oh shit. Oh, Tay. Pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it. Look like Circus Soleil. This is not the album. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ale to bardzo w następnym odcinku na moim kanale, czyli na kanale oczywiście gramy, a dzisiaj sobie zagramy w Robloxa, kolejny raz w Robloxa, a w to dokładnie w gierkę pod nazwą Home Alone Story, czyli wcielimy się w Kevina samego w domu, wiem, że już dawno po świętach, ale dzisiaj o 20, czyli 1 stycznia, ponieważ tak, właśnie był Sylwester niedawno, 1 stycznia... A będzie ogólnie o 20 właśnie 2024 roku. Będzie Kevin sam w domu w Nowym Jorku 2, więc to będzie naprawdę coś przepyckiego. Ja oczywiście będę oglądał, jestem fanem Kevina, ale widzowie też. Muszę mówić tak trochę cicho, ponieważ generalnie nagrywam to o 3:48 po Sylwestrze i generalnie po prostu nie muszę spać, no. Więc po prostu zaczniemy sobie grać, myślę, że tutaj właśnie chyba się wchodzi, bo to jest taka gierka story, to jest taka opowiadalna, taka historyjkowa gra. Nie wiem, o której ten odcinek zbytnio wstawię też. Nie chcę też zbyt długo go nagrywać, a więc zobaczymy. Jak to wyjdzie, okej. Okay. A 3 osoby tylko grają? Okej. Okay. Aha. Coś się popsuło, widzę. Coś nie działa. Czekajcie, ja wyjdę. Bo coś tutaj... Dobra, może teraz zadziała. 20 sekund. Dobra, dołączam. 7 osób już jest. Okej. Okay. 8 osób dołączyło. 9, 10, 11, 12. Jezu, ile osób dołącza? 12 osób. Czas się skończył i lecimy. Do gry. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy faktycznie jak Kevin będziemy rozstawiać po całym domu pułapki? Zaraz zobaczymy. Okej, okay, ale widzę, że mamy coś do obrony. Dobra. Home Alone Story. Ale się laguje teraz. Okej, okay, tu w ogóle coś gadają na górze. Tak, będziemy jechać do Paryża. Lecieć. Przepraszam, dobra. Tylko dlaczego ja taki mały jestem? O, jest Kevin. Jest Kevin sam w domu. Zobaczymy, co Kevin od nas będzie takiego chciał. Naprawdę fajna, wymagająca gierka, serio. Ale mamy, widzę, coś do obrony. To jest chyba key baseballowy bodajże. Bat, key baseballowy. Albo nie toperz. No, oczywiście, mamy key baseballowy do obrony przed złodziejami. I czy faktycznie będziemy rozstawiać po domu całe pułapki? Tego nie wiem. Może zaraz się tego, widzowie, dowiemy. Dobra, jeszcze 20 sekund. Jeszcze 20 sekund zostało, dobra, jeszcze 10. A, bo my teraz chyba dom zwiedzamy, okej, tylko... Dobra, to jest jakiś wujek. My teraz właśnie zwiedzamy sobie dom i zobaczymy, co my tutaj mamy. Mamy jakiś plakat Kevina. Mamy łóżka, 2. Okej, okay, Home Alone Story. No i no to zobaczmy, ładuje nam się gierka, wczytuje się. Ale troszeczkę się zacina, widzowie. Nie wiem, jakie ja mam ustawienia tutaj. Czekajcie, spojrzę sobie. Bo ja nie wiem, jakie tu mam ustawienia na settings. No ja mam najniższe ustawienia, jakie tylko da się mieć. O, trzeba spakować swój plecak. Okej, okay, dobra. Chyba zdążyłem go spakować w ostatniej sekundzie. Po prostu trzeba było klikać na te rzeczy poświetlone. Chyba go spakowałem w ostatniej sekundzie ten plecak. Dobra, zobaczymy co teraz. Oj, się pogoda zrobiła. O! Ja go znam, to jest ten ogrodnik Kevina. Sąsiad. Tak, sąsiad Kevina. Jolly się nazywa. Aha. On niby jest mordercą, okej. Okay. I w tym śmietniku chowa swoje ciała. Zamordowane. Wow, ej, coś się dzieje teraz. Coś się tutaj trząsło, widzę. Dobra. Mamy ten bat. Dobra, musimy chyba zejść teraz na dół. Zobaczymy, czy na dole coś jest.
Aha, to samo nas chyba tam przeteleportuje. Po co ja w to gram w ogóle, nie? To są takie lagi, masakra. Okej, okay, jest matka, jest mama. Dobra, wszyscy są spakowani i gotowi do wyjazdu do Paryża. I jutro rano już właśnie będziemy chyba lecieć, więc teraz mamy coś zjeść. Mamy zjeść nóżkę indyka. Ja nie przepadam za mięsem, no ale zjem tą nogę indyka, skoro muszę. Dobra, coś teraz Kevin gada. Okej. Nie rozumiem tego, co teraz tutaj się dzieje. Ale jest Kevin. Okej. Okay. Nawet zbytnio nie wygląda jak Kevin, no ale dobra. Okej, nie mogę wstać z tego nie mogę wstać kompletnie z tego krzesła. Okej. Okay. Teraz nas przeteleportuje do jakiejś piwnicy. Okej, okay, jesteśmy chyba w A nie, to jest strych, dobra. To nas przeteleportowało właśnie na strych. Więc jesteśmy na strychu Kevina. Pamiętacie, tam też był taki strych trochę. Z tego domku na drzewie to też tam był. To właśnie z tego jest też ten strych. I już never... Dobra, jest 3.54 serio. Ja nie warto, ja nie wiem, co teraz to się dzieje. Wow, dobra. Okej, okay, tak, wow. Okej, okay. Czy mamy zostać na tym strychu? Mama nas opuszcza, jesteśmy razem z Kevinem. To możemy sobie zająć miejsce i usiąść. Polewać. O Boże, na Robloxie jest tyle gier, których fajnych, których po prostu chciałbym nagrać, ale one się tak lagują na tym telefonie. Yo. Okej, teraz mamy chyba zająć swoje miejsca na tych siedzeniach. Dobra, więc zajmujemy miejsce i chyba idziemy spać na tym strychu. Tak, chyba idziemy tutaj spać. Zobaczymy, co teraz. Czy przyjdą złodzieje, czy o co chodzi? Wow, złodzieje się przeteleportowali przez jakąś burzę. O... Nie muszę się doczekać na rodzinę cytrynową, co to jest? Okej, okay. Oni chcą obrabować nasz dom i Kevina, więc musimy też uważać na tych złodziejasków, na Marwa i tego drugiego. Nie pamiętam, jak on się tam nazywał. Dobra. Wybiła godzina 11 i każdy musi wstać. Nie rozumiem, dlaczego tak późno, ale dobra. Powinni o 7 czy 6 nawet wstawać, a nie o 11. Okej, okay, teraz chyba musimy zejść z tego strychu, no dobra. W takim bądź razie schodzimy, ale są straszne lagi, ja nie wiem, czy zajdę nawet, bo są takie straszne lagi. Ale dobra, udało nam się spoko zejść. Okej. Okay. To są takie lagi. Okej, teraz trzeba zwiedzić jakąś piwnicę właśnie, dobra. Musimy zwiedzić tą piwnicę, tylko kurczę, no nie, ja nie mogę skakać. No ja chodzić nie mogę przez te lagi. To jest piwnica. I w tej piwnicy jest jakiś piec? Nie wiem, co to jest. Chyba to jest jakiś piec. Dobra, Home Alone Story. Pamiętajcie, tak ta gra się nazywa, Home Alone Story. Zapraszam was tutaj bardzo serdecznie. A my tymczasem mamy kij baseballowy, którym możemy bić. Dobra, czekamy na samolot. Aha. Mama i tata są już w samolocie. Aha. Zapomnieli o wszystkich. No właśnie, and the kids. Okej. Okay. W takim razie co teraz?
Harry, właśnie, Harry i Marv. Harry i Marv teraz są. Zobaczymy ich. Wysiadają chyba teraz, będą wysiadać z furgonetki, no właśnie. I coś się teraz zaczyna dziać. Okej. Okej, trzeba znaleźć jakiś przełącznik do światła. Nie no, ta gra mi się jednak nie podoba. Bo mi się tak laguje strasznie, masakra. Trzeba znaleźć jakiś przełącznik do światła. Ale po co? Tu jest światło. O, ktoś już chyba znalazł. A, aby wyłączyć, aby oni nie wiedzieli, czy ktoś tam jest. No dobra. Okej. Dobra. Dobra, ktoś coś mówi. For when they come back. Okej. Może tam coś jest? Tutaj nie, tu jest Kevin. Okej. Dobra. Gdzie my tak naprawdę teraz jesteśmy? Jesteśmy chyba w jakimś sklepie, tak? Bo Kevin właśnie też poszedł do sklepu, aby kupić coś. Więc właśnie jesteśmy teraz w sklepie. Mogę schować to. I co tak na dobrą sprawę teraz? Trzeba znaleźć 9... Nie, 4... Źle widzę. 4 jakieś rzeczy. 4 rzeczy, to jeszcze 2. Okej. Ja ani jednej nie znalazłem, ale już ktoś inny znalazł. Okej, trzeba teraz chyba podążać za Kevinem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wy też możecie sobie zagrać właśnie w tą gierkę. O, w ogóle ja coś teraz mówiłem. Okej, przyjechała jakaś limuzyna. Czy to jest limuzyna, czy mi się przewidziało? To chyba nie była limuzyna. To była jakaś ciężarówka. Myślałem, że to limuzyna biała, ale niestety nie, szkoda. W takim razie zobaczymy, co tam mamy. Musimy podążać właśnie za śladami Kevina, więc podążajmy lepiej. Podążajmy. Okej. Mamy jakiś parkour teraz. Tylko, że ja mam problem, bo ja teraz nie wiem, gdzie jestem. Ja się chyba gdzieś... Tutaj zgubiłem, właśnie za podziałem. Czy ja, widzowie, umrę? Bo ja nie wiem, gdzie w ogóle jestem. Czy ja umrę? Nie wiem, czy nawet w dobrą stronę idę, ja się gdzieś w lesie zgubiłem. W dobrą szłem stronę, tylko że nie zdążę. Aj. Niestety, widzowie, umarłem. Bo nie zdążyłem. Więc widzowie, po prostu to by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę do góry. No i subskrypcję na kanale. Ja po prostu kończę ten odcinek, bo mam jeszcze wiele do nagrania, więc co, trzymajcie się. Do zobaczenia. No i cześć.